Witaj, nazywam się Kamil Kuczyński i dzisiaj chcę omówić drugą część filmu pod tytułem Jak zrobić dobrą i zyskowną reklamę na Facebooku. Jak widzisz, teraz jesteśmy tutaj w zestawie reklam. Ten zestaw reklam odpowiada, tutaj będziecie głównie odpowiadali, gdzie będziecie kierować reklamę, do kogo będziecie kierować reklamy, a także jak będziecie te reklamy kierować. Powiem Wam, jak za pomocą zmiany jednego ustawienia zwiększyć swoje przychody kilka razy. Oczywiście, jeżeli macie dobrze ustawiony lejek sprzedażowy, a także pokażę Wam jedno kierowanie, dzięki któremu możecie zwiększyć kilka razy liczbę konwersji. Przeglądałem wpisy innych blogerów i praktycznie nie widziałem tego ustawienia. Jest on przeważnie pomijany, a szkoda, bo to jest naprawdę mocne narzędzie. No jak tutaj widzicie, zaczynamy od nazwy zestawu reklam. Ja tutaj ustawiam produkt, landing page nazwę lub nazwę artykułu, po to, żeby wiedzieć, do jakiego produktu kierujemy reklamy, jeśli przeglądam więcej kampanii niż jedną. Do tego, żebym wiedział, na jaką stronę kieruję, bo to też się czasami przydaje. Dzięki temu można potem sortować odpowiednie landing page, jak one na przykład działały, jak konwertowały poszczególne strony. No i oczywiście, do kogo te reklamy kieruję. Jak na przykład kieruję do psychologów albo do osób zainteresowanych psychologią, no to wtedy napiszę psychologię. Jak na przykład do miłośników historii, to historię. I dzięki temu także wiem, która grupa docelowa najlepiej konwertuje. Dalej przechodzimy do miejsca, do sekcji konwersja. Tutaj możemy wybrać, gdzie się dokonuje konwersja, czy w witrynie, w aplikacji, czy tutaj i tutaj, czy na Messengerze lub WhatsAppie. Tutaj mamy także piksel. Ten piksel musicie wcześniej ustawić w ustawieniach konta. Jeśli kierujecie na swoją stronę ruch, no to jest to niezwykle ważne, jest to niezwykle potrzebne, ponieważ bez tego nie będziecie mogli śledzić swoich użytkowników i pokazywać im ponownie reklam, jeśli wejdą na waszą stronę. A jeśli nie będziecie remarketingować i pokazywać reklam osobom, które już was znają, które miały kontakt z waszą marką, z waszą stroną, to będziecie zostawiać bardzo dużo pieniędzy na stole. Dodanie piksela polega na tym, że dodajecie go na górze strony, na górze kodu. Jeśli używacie WordPressa, są do tego odpowiednie wtyczki. Jeśli używacie, natomiast jeśli macie na przykład stronę na HTML-u, to jeżeli potraficie ją zrobić sami, no to wtedy bez problemu ten kod dodacie. W innym przypadku możecie poprosić informatyka, to jest 5 minut pracy, jeśli nie będzie żadnych komplikacji. Dalej mamy zdarzenia konwersji i tutaj te zdarzenia są podzielone na kilka rodzajów. Główny podział to jest standardowy i niestandardowy. Standardowe są ustawione przez Facebooka, natomiast niestandardowe są ustawiane przez Was osobiście. No i tutaj mamy takie standardowe jak dodanie do koszyka, kontakt, subskrypcja, zakup i tak dalej. Natomiast niestandardowe przydadzą Wam się wtedy, jak będziecie chcieli podzielić na przykład zakupy na produkt A i na produkt B. Wtedy będziecie mogli to rozróżnić. No bo wiadomo, klienci do produktu A będą się różnili trochę, będą mieli inne problemy, inne oczekiwania i motywacje niż klienci produktu B. Więc nie ma sensu kierować reklamy do klientów produktu A i B w tym samym czasie. Natomiast potem, jak już macie na przykład zebraną grupę klientów A i B, można stworzyć grupę podobnych odbiorców i kierować do nich oddzielnie reklamy. Czyli Facebook szuka ludzi podobnych do klientów produktu A i do klientów produktu B. Więc takie grupy są bardzo skuteczne. Konfiguracja konwersji też polega przeważnie na tym, żeby dodać kod. Jego się dodaje przez właśnie panel Facebooka. Jest to dość proste.
Jeśli będziecie mieli problemy, to napiszcie do mnie, postaram się pomóc. Natomiast to nie jest trudne. Facebook naprawdę to ułatwił. Praktycznie każdy powinien sobie z tym poradzić. Druga sprawa. Facebook dość często zmienia sposoby, jak dodawać te konwersje, więc już za kilka dni albo za kilka tygodni może to być nieaktualne. Jak będziecie ustawiać niestandardowo konwersję, to pamiętajcie, żeby wypróbować kilka sposobów, na przykład z HTTPS i bez HTTPS, ponieważ miałem taki przypadek, gdzie konwersje niestandardowe z linkiem HTTPS działały bez problemu. Podczas jednej kampanii nie działały, musiałem dodać bez HTTPS, a potem podczas kolejnej kampanii działały z HTTPS. Po prostu Facebook robił jakieś zmiany, algorytmy i czasowo to po prostu nie działało. No i teraz dochodzimy do optymalizacji i wyświetlania. Jest to dość ważny punkt. Jeśli macie celem jest konwersja, to zostawcie na konwersję. Natomiast jeśli macie celem ruch, to już wam mówiłem, ale przypomnę, albo jak ktoś nie oglądał pierwszej części, to się dowie. To nie zostawiacie kliknięć linku, tylko zostawcie wyświetlenie strony docelowej. Kiedyś robiłem testy i sprawdzałem, która opcja lepiej konwertuje i okazało się, że wyświetlenia strony docelowej były tańsze, znaczy wejścia na stronę z tą optymalizacją były tańsze niż kiedy to były kliknięcia linku. No i tutaj mamy kontrolę kosztów. No i są dwie opcje. Albo na przykład ustawicie 3 albo powiedzmy 8 zł i wtedy Facebook będzie dążył do tego, żeby dokonać tak dużo konwersji jak to możliwe za tą cenę. Albo zostawicie to puste i wtedy Facebook będzie starał się dokonać jak najwięcej konwersji za budżet, który mu dacie. Więc to jest trochę ryzykowne, ponieważ Facebook może wam na przykład zrobić konwersję za 4 zł, ale może wam zrobić w konwersji za 15 zł, więc no to można, tutaj trochę można popłynąć. Natomiast jak macie większe środki i się nie boicie, to można to zostawić otwarte. To znaczy miałem na myśli, że można zostawić puste. No i teraz powstaje pytanie takie, które sobie nie każdy zadaje, czy lepiej wydać mniej za konwersję, czy więcej. Ja zawsze myślałem, że mniej, no ale ostatnio stwierdziłem, że już pewien czas temu stwierdziłem, że jednak nie, że jednak lepiej jest więcej, ponieważ wtedy można naprawdę więcej zarobić. To jest mój artykuł, który o tym opisuje na LinkedInie. No i tutaj robiłem taki test, gdzie ustawiłem jedną grupę reklam, że zbierała konwersję za 4,5 zł, natomiast druga za 8. No ta opcja się powinna wydawać o wiele lepsza. No i tutaj są wyniki i to jest właśnie kalkulator Bayesian, jakoś tak się to wymawia, który sprawdzi, czy te testy są już odpowiednio zrobione, czy te testy są już przeprowadzone, czy już jest wystarczająca liczba próbka wyświetleń i konwersja jest wystarczająca, aby uznać, że dany test został przeprowadzony prawidłowo. No i ten tańszy zestaw zebrał 109 konwersji, a ten droższy zebrał 1152. I teraz jak popatrzymy, to ta droga kampania z tym drogim zestawem zebrała 1153 maile. I powiedzmy, że podczas webinaru sprzedano 11 sztuk, czyli konwersja wynosiła tylko 1%. No i produkt kosztował 497 zł, czyli przychód wyniósł 5730. Czyli firma była nawet na stracie, bo jak tutaj mieliśmy 1150 razy 8, czyli mamy jakieś tam 8800 czy 900, czyli wydali prawie 9000, a tutaj zarobili 5730. No, ale jeśli potem ta sama firma sprzeda za 97 zł produkt tej grupie i niech konwersja wynosi 15%, na liście to jest możliwe, bo to są zainteresowane osoby, to ona zarobi już 16 tysięcy. Tutaj mamy koszty 6600, czyli tam lead wyniósł około 6 zł,
Nie doszedłem do 8 zł, ale nawet gdyby to było 9 tysięcy, gdyby to nawet ten koszt wynosił 9 tysięcy, czyli 8 zł za e-mail, to tutaj widać, że zarobiliśmy już, przy tym koszcie było to było około 16 tysięcy złotych, a gdyby koszt wynosił 8 zł, to byśmy zarobili wtedy 6,5, 9, 2,5 jakieś, czyli jakieś powiedzmy 12-13 tysięcy. A teraz przejdźmy do taniej kampanii, gdzie zapisało się tylko 109 osób. Na webinarze sprzedaliśmy jeden produkt. Przychód wynosi 500 zł. A w sumie wydalibyśmy na to wiele więcej. No, to już tutaj bylibyśmy mocno na stracie. Niekonwersja wynosi 15%. I produkt kolejny niech też kosztuje 97 zł. To tutaj nam wyjdzie 1580 zł, potem zarobimy na tej liście. Więc jak dodamy zyski z listy plus zyski z webinaru minus koszty, wtedy wyszły mi te koszty 327, czyli też trochę mniej niż 4 zł. To zysk wychodzi 1759, czyli podczas tego testu tania kampania zarobiła aż 14 tysięcy mniej niż ta droga kampania. Dlatego moim zdaniem, dopóki jeszcze mało osób o tym wie, lepiej jest ustawiać po prostu wyższe stawki niż te niższe stawki. Tak samo jak pokazywałem w poprzednim filmie, tam gdzie ustawiłem niższe stawki, to niby tam 20% było tańsze kliknięcie, natomiast liczba kliknięć była dwa razy mniejsza. No i tutaj wracamy do panelu. Tutaj mamy atrybucję. Tutaj chodzi o to, że Facebook będzie liczył konwersję po określonym czasie. Jak na przykład ustawimy jeden dzień, to Facebook będzie liczył konwersję po jednym dniu, czyli może liczyć konwersję z dzisiejszego dnia, jak ta osoba się zapisze, to z jutrzejszego dnia. I tutaj mogą wyjść dziwne rzeczy, ponieważ możemy mieć na przykład 0 ruchu, ale konwersję możemy mieć 30. I to jest właśnie spowodowane tym. Tutaj mamy 7 dni i moim zdaniem, jeśli chodzi o kampanie takie powiedzmy stricte wiedzowe, jak zapis na webinary, zapis na e-maile, to jeden dzień to jest taki maks, bo nie wierzę w to, że po 7 dniach albo po 5 dniach ktoś przychodzi i sobie myśli, a zapiszę się na tą stronę, ta była bardzo ciekawa, no to w takim razie się na nią zapiszę. Nie, to tak nie działa. Tam ktoś się albo zapisuje od razu, albo wcale, albo z jakiegoś innego ruchu, tak 95%. Natomiast jeśli mamy, nie wiem, restaurację, salon piękności, no to wtedy może być 7 dni i więcej. Kiedyś było 30 dni, Facebook to wycofał i zostawił tylko 7 dni, podobno z powodu ochrony prywatności. Więc natomiast ja na przykład jak kiedyś sobie zapisywałem restaurację, do której chcę iść, to potrafiłem pójść do takiej restauracji nawet po 2-3 miesiącach, więc nawet te 30 dni to nie było zbyt dużo, no ale było o wiele dokładniejsze niż 7. I tutaj właśnie widzicie taki przykład atrybucji. Tutaj mamy jednodniowe kliknięcia, tutaj mamy 4 konwersje, 67, 16, a 0 w wyświetleniu zasięgu. Po prostu Facebook policzył tutaj osoby, które kliknęły w reklamę poprzedniego dnia, a zapisały się kolejnego. No i wracamy tutaj do menedżera reklam. Więc jak mówię, ten jeden dzień to bym ustawił dla biznesów wiedzowych, natomiast 7 dni zostawiłbym dla biznesów lokalnych. No i teraz przechodzimy do punktu budżet i harmonogram. Tutaj mamy dwa rodzaje, budżet dzienny i budżet całkowity. Polecam Wam ustawić budżet całkowity, bo jeśli ustawicie budżet dzienny, a potem zapomniecie ustawić datę zakończenia, to może się to po prostu bardzo źle skończyć. A jak tak właśnie już mówiłem w pierwszej części, czasami coś się nie zaktualizuje, czasami zapomniecie coś wyłączyć i możecie po prostu trochę popłynąć. Dlatego zawsze tutaj proponuję Wam zostawić budżet całkowity. Tutaj mamy datę rozpoczęcia i zakończenia. Jeśli nie chcecie prowadzić kampanii ciągle przez cały rok, to Wam proponuję tą datę ustawić.
ponieważ możecie po prostu czasami zapomnieć o ustawić i wtedy też będziecie mieli problem. Tutaj można edytować harmonogram, to jest dobra opcja dla restauracji, bo można na przykład ustawić wyświetlanie się reklam 2 albo 3 godziny przed obiadem i kolacją. Chociaż inne oczywiście biznesy też z tego mogą korzystać. No i teraz przechodzimy do grupy odbiorców, czyli tutaj ustawiamy kierowanie reklamy, komu się te reklamy będą wyświetlać. Tutaj jest cała magia Facebooka, tu jest cała przewaga Facebooka nad innymi platformami, ponieważ Facebook bardzo dobrze zna nas, bardzo dobrze wie, co lubimy, czego nie lubimy, czym się interesujemy i dzięki temu jest naprawdę świetnie, jest naprawdę świetne wypodsuwanie nam reklam, które nam mogą pomóc i które nas mogą zainteresować. I generalnie bym powiedział, że targetowanie dzieli się na dwie grupy, grupy niestandardowych odbiorców oraz szczegółowe opcje targetowania. Tutaj w tych grupach niestandardowych odbiorców ustawiamy przeważnie remarketing i to polega na tym, że możemy stworzyć grupę odbiorców, osób, które były na naszej stronie, a następnie pokazać im jeszcze raz reklamę. Oczywiście najlepiej pokazywać jakąś inną reklamę, nie tą pierwszą, żeby po prostu, żeby nie pokazywać tego samego, bo jak ktoś nie zapisał się po pierwszej reklamie, to ciężko oczekiwać, że się zapisze drugi raz, widząc ten sam komunikat. Oczywiście może się to zdarzyć, jeśli ta osoba na przykład się nie zapisała, bo mu dziecko przerwało, żona przerwała, mąż przerwał, albo szef pracy przerwał. Natomiast będzie bardzo duża grupa osób, która wejdzie, rzuci okiem, przeczyta 2-3 zdania, stwierdzi, że to po prostu nie jest dla niej i po prostu wyjdzie. Ale jak na przykład pokażemy, że ta kurtka to jest nie tylko nieprzemakalna, ale w drugiej reklamie pokażemy, że ta kurtka jest z wełny, z Alp, z 3000 metrów, to wtedy możemy go zainteresować. Jeżeli nawet to mamy na stronie, to może się okazać, że on do tego nie dotrze. Więc ja bardzo lubię w remarketingu ustawiać jeszcze reklamy, które punktują coś innego, które pokazują jakąś inną cechę, korzyść dla potencjalnego klienta. I tutaj jest taka fajna opcja, jak już macie grupę klientów, to możecie stworzyć grupę podobnych odbiorców i dzięki temu Facebook będzie kierował reklamy do osób, które są podobne do naszych kupujących. Te grupy reklam są dość skuteczne, bym powiedział, że bardzo skuteczne. U mnie się przeważnie sprawdzają tak 1-2%, chociaż na wyższe podobieństwa też można targetować, natomiast to już jest, tutaj trzeba już kontrolować mocniej. I to się otworzy. I tutaj wchodzimy do panelu odbiorcy. To możecie mieć trochę inne, więc tutaj trzeba zejść do reklamy i odbiorcy. I tutaj właśnie sobie takie grupy odbiorców tworzymy. Otwórz grupę odbiorców, grupa niestandardowych odbiorców. Tutaj witryna. W tej witrynie właśnie można ustawić osoby, które weszły na konkretną stronę, na przykład stronę po zakupie. Tutaj ustawiamy dni. Najwięcej to jest 180 dni. Tutaj są akurat wszystkie osoby, które odwiedziły naszą witrynę. Taką też można stworzyć. Chociaż ona będzie mniej przydatna niż ta z klientami. I tutaj jak widzicie możemy utworzyć grupę podobnych odbiorców i tutaj się właśnie dzieje magia. Jakbyśmy chcieli na przykład witrynę, dalej. I tutaj na przykład zamiast, nie musicie wstawiać całego, można na przykład wstawić po zakupie. Jeśli macie wszystkie strony z zakupami, znaczy wszystkie strony z podziękowaniem macie po zakupie, to wtedy Facebook będzie dodawał do koszyka wszystkie osoby, które właśnie wejdą na stronę po zakupie. Czyli jeżeli produkt A ma na przykład po zakupie ma stronę po zakupie produkt A, a produkt B ma po zakupie stronę po zakupie produkt B, to on wtedy do tej grupy doda
kupujących produkt A i kupujących produkt B. Więc jeżeli byście chcieli na przykład tylko w tym przykładzie osoby, które kupiły produkt A, to wtedy wpisujecie produkt A. I wtedy będziecie mieli tylko osoby, które kupiły produkt A. Nie musicie nawet dawać całego URL. To jest też na przykład korzystne, jak chcecie grupować swoich czytelników po różnych potrzebach albo po różnych produktach. Bo jeżeli na przykład ktoś się interesuje inwestowaniem, macie na przykład blok o inwestowaniu, tylko ten blok jest podzielony na inwestowanie w nieruchomości, w obligacje i akcje, to jeżeli chcielibyście skierować reklamę tylko do osób, które się weszły na artykuły o inwestowaniu w akcje, to wpisujecie wtedy akcje. Akcje. I wtedy osoba, która wejdzie na stronę z linkiem, gdzie jest akcje lub akcji, ona zostanie do tej grupy dodana. Więc też będziecie widzieć, jakie jest zainteresowane poszczególnymi tematami. Ale jak na przykład chcielibyście skierować tylko linki do osób, które się interesują akcjami, ale się nie interesują na przykład obligacjami, to wtedy klikacie wyklucz osoby, ile mają w tej grupie, ile dni to miało być i na przykład wpisujecie obligacje. Więc jak widzisz, do tej grupy trafią osoby, które weszły na linki, gdzie w nazwie akcje, ale jeśli weszły także na stronę, gdzie w linku jest nazwa obligacja, to już wtedy do tej grupy nie trafią. No i tutaj dodajemy test. I tutaj znowu możemy stworzyć grupę podobnych odbiorców. I tutaj mamy bardzo różne grupy. Możecie stworzyć na podstawie listy klientów. To też Wam polecam, czyli możecie wysłać swoją listę mailingową. Natomiast też uważałbym z wysyłaniem wszystkich klientów. Ja to polecam. Można wtedy zaktywizować klientów na liście, którzy już nawet na przykład Wam nie otwierają maili, którzy już są nieaktywni. No to wtedy możecie do nich dotrzeć poprzez reklamę i Wam się nie udaje poprzez maili. Natomiast jeśli musicie uważać na budżet, nie możecie sobie za bardzo zaszalić, bo dopiero na przykład zaczynacie, ale macie dość dużą grupę klientów, to polecam Wam na przykład wysortować osoby, które otworzyły Wasze linki, kliknęły Wasze linki, powiedzmy ostatnie tam 5 dni, albo na przykład miesiąc, 2 miesiące i wtedy właśnie wysłać te e-maile i taka grupa będzie o wiele skuteczniejsza, bo widać, że są o wiele bardziej zaangażowani. No i wtedy jak stworzycie grupę podobnych odbiorców, to też będzie można wtedy o wiele efektywniej do nich docierać. Tutaj jeszcze jest film. Tutaj możemy dotrzeć do osób, które obejrzały jakiś film na naszym fanpage'u. Też bardzo fajna sprawa. Tam można właśnie poszukać osób, które obejrzały bardzo mało, więcej albo na przykład bardzo dużo. Na przykład 3 sekundy, 10 sekund. Ale tutaj Wam jeszcze chciałem coś pokazać właśnie. Jeżeli na przykład ktoś obejrzał 95% filmu, czyli zostawił ostatnie tam pożegnanie i wołanie o to, żeby zasubskrybować kanał, to wtedy na przykład wiecie, że ta osoba jest naprawdę zaangażowana i też możecie stworzyć taką grupę osób zaangażowanych i stworzyć grupę podobnych odbiorców. 75% to też jest dużo. 75% to przeważnie się zaczyna ofertę mówić o swojej ofercie, jak na przykład mamy webinar. Więc wiadomo, że ta osoba przeważnie wyszła przed ofertą, więc można też wtedy, nawet to może być 50, no to trzeba sobie sprawdzić, kiedy się zaczyna mówić ofertę, więc wtedy można przypomnieć o tym filmie i pokazać korzyść z tego produktu, jaką on osiągnie. Tutaj mamy osoby, które weszły w interakcję z naszym kontem na Instagramie.
tutaj osoby, które weszły na koncie na Facebooku. No i tutaj możecie sobie właśnie popatrzeć i poszukać właśnie takich ciekawych tych właśnie grup do stworzenia i potem grup podobnych odbiorców. Tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz. O której też niewiele osób mówi. I tutaj, jeśli chcecie wykluczyć osoby, które weszły na waszą stronę i zareagowały na jakąś reklamę lub post, lub jeśli tylko osoby, które zareagowały na post lub na reklamę, na przykład kliknęły, to możecie stworzyć taką grupę osób. I taką grupę osób jest warto wykluczyć podczas prowadzenia kampanii, ponieważ jeśli jej nie wykluczycie, to Facebook będzie myślał, że to jest fajna grupa osób i faktycznie tak jest, ale co gorsza, będzie ciągle i ciągle pokazywał im reklamy. Więc wtedy dotrzemy do wiele mniejszej ilości osób, ale za to więcej wydamy. Natomiast jak stworzycie taką grupę osób, które zareagowały na post lub na reklamę, to możecie do niej wysłać znowu reklamę z innym przekazem. Natomiast zanim jeszcze to zrobicie, to polecam Wam sprawdzić, jakie są komentarze, ponieważ możecie kierować reklamę do osób, które są negatywnie nastawione i które Was strasznie, negatywnie nastawione albo miały jakieś problemy i czy warto im jakoś odpowiedzieć albo pomóc. No i to też bym radził Wam zmienić, bo na przykład jeśli chcecie tą samą reklamę pokazać komuś na przykład po 14 dniach, to ustawiamy 14, jak na przykład chcecie po 30 dniach, no to ustawiamy 30. No i potem dodajecie te wszystkie grupy w tym miejscu, a jeśli chcecie wykluczyć osoby, które zareagowały na Wasz post albo reklamę, to tylko klikacie wyklucz i osoba, która kliknęła Waszą reklamę, która ją polubiła albo która skomentowała, ona po prostu będzie już z tej kampanii głównej na zimny ruch wyłączona, a Wy dotrzecie do większej ilości osób. No i tutaj mamy teraz lokalizację. Lokalizację możemy ustawiać na kilka sposobów. Tutaj zauważcie jedną rzecz, że mamy osoby, które mieszkają w tej lokalizacji lub które niedawno tam były. Lub osoby, które niedawno w tej lokalizacji na przykład były. Albo na przykład osoby, które podróżują w tej lokalizacji, które przyjeżdżają do tego miejsca z ponad 200 km. Więc jeżeli na przykład macie restauracja na Starym Mieście w Warszawie, czyli takim dość turystycznym miejscu, albo jakiś sklep z pamiątkami, to lepiej ustawić to opcję. Ale jeśli na przykład macie jakiś salon piękności gdzieś tam oddalone turystycznego miejsca, no to lepiej wtedy lepiej ustawić to lub to. I zauważcie, że tabelka nawet nie jest zbyt widoczna. No i tutaj mamy takie ciekawe opcje. Na przykład możecie ustawić miasto i wtedy można także zmniejszyć zasięg do 17 km najmniej. No i to jest taki zakres, gdzie ci ludzie mogą do tej Warszawy przyjechać. Ale powiedzmy, że macie gdzieś tam na przykład na Salon Piękności na ulicy Dolna. I tutaj możecie już na przykład ustawić zasięg tylko na 1 km. Tutaj mamy już 1 km, ale powiedzmy, że chcielibyśmy trochę bardziej precyzyjnie.
To sprawdzamy wtedy adres. Jak widzicie, wtedy będziemy reklamowali się osobom, które są właśnie w tej okolicy. Bardzo konkretnie, bardzo konkretnie. Jak na przykład byście stawili Stare Miasto, niestety czasami trzeba wpisać po... Trzeba czasami wpisać po angielsku, bo po prostu po polsku nie wyłapuje. Tutaj mi właśnie złapało jakoś burżuazowe ulicy Stare Miasto. Ciekawe, gdzie to w ogóle jest. Akurat o to mi chodziło. No i tutaj powiedzmy, że... I tutaj mamy właśnie Stare Miasto. Ale jak dobrze widzicie, ten zakres jest zbyt duży. No to próbujemy jeszcze zmniejszyć do kilometra. No już jest o wiele lepiej. Ale na przykład, no nie wiem, rzadko kiedy ludzie będą chodzić na przykład gdzieś tutaj, prawda? Albo na przykład, no ogród jeszcze możliwy, bo tutaj jest metro. Ale na przykład po tej stronie to też bardzo mało prawdopodobne. Ale już na Marienstadcie to już w ogóle jest mało prawdopodobne. Więc chcielibyście na przykład te miejsce wykluczyć. To wtedy wchodzimy znowu w kody pocztowe. To teraz szukamy... kodu do ulicy Marienstadt. No i mamy 00302. I tutaj robimy taką magię, klikamy wyklucz, wpisujemy, zaznaczamy i tutaj widzicie, że osoby, które znajdują się w tym miejscu, nie będą wliczane. Więc już mamy tutaj trochę mniej osób do targetowania. I tutaj możemy także wykluczyć osoby, które są na ulicy Formańskiej, Browarnej. I dzięki temu będziecie targetować osoby, jak wykluczycie tutaj te wszystkie miejsca. Tutaj też nie ma tych, nie, tutaj może są, albo i nie ma turystów, więc tutaj na pewno nie ma. Więc będziecie mieli o wiele lepsze targetowanie, niż gdybyście tutaj to zostawili. Można także targetować po państwach. Kontynentach. A także wykluczać jakieś państwa. Ukraińcy się obrażą. Wam się też może przydać, proponuję Wam spojrzeć na to, jakie macie wyniki w Google Analytics, co do Was trafia na stronę, ponieważ ja miałem taki przypadek, gdzie ustawiałem tam powiedzmy Ameryka, Europa i tutaj takie kraje jak na przykład Tajlandia, Filipiny, Indonezja, czyli miejsca, gdzie jest dużo ekspatów i tutaj też Polski, żeby na reklamie. I się okazało, że z Ameryki miałem bardzo, bardzo dużo botów, bardzo mało sprzedaży, no ale ruch po prostu leciał, koszty też leciały, więc po prostu wykluczyłem Stany Zjednoczone. Możecie także na przykład zrobić na lokalizację. I tutaj jak widzicie już na przykład, a nie Europa jeszcze, a bo tutaj zrobiłem wykluczenie. Jakbyście zrobili taki błąd, to wtedy wybieramy tak. Tak. Jak tutaj widzicie, Europa i Polska zniknęły. Bo jak zmieszacie albo zwiększacie zasięg, to wtedy zmieniacie. To wtedy po prostu poprzednie
targetowanie, położenie geograficzne, które się znajduje w obrębie tego większego targetowania, po prostu znika. No tutaj mamy nasz Pałac Prezydencki w Warszawie. Możecie zrobić reklamę. Na przykład możecie zrobić reklamę, że panie prezydencie, prosimy o to, żeby obniżyć podatki. Na pewno ktoś z jego pracowników to zauważy. No i oczywiście pamiętajcie, żeby zamienić na osoby mieszkające w tej lokalizacji, aby nie targetować na przykład turystów. To jest bardzo fajna sprawa, bo można także zrobić taką reklamę na naszą konkurencję. Albo na przykład zrobić reklamę na ofertę pracy, albo na przykład na to, żeby podkradać klientów. Ja wam tego jakby coś nie mówiłem. No jak widzicie, to ma naprawdę bardzo duże pole. To jest naprawdę, można tutaj bardzo dużo na tym ugrać. Jak na przykład wasza konkurencja będzie robiła jakieś, już po tych wszystkich lockdownach, będzie robiła jakieś na przykład konferencje na żywo, gdzie zabierze na przykład 500 czy 1000 osób, to też możecie zrobić reklamę na to miejsce, żeby wyświetlić reklamę waszej konkurencji. Może w trakcie przerw pomiędzy różnymi prelegentami będą sprawdzali Facebooka i Instagrama. Możecie także używać pineski. I też właśnie tak wrzucać na jakieś konkretne miejsce. O właśnie. I tutaj mamy wiek, no to już musicie znać swoich klientów, jakie mają i ile mają przeważnie lat. Tutaj płeć, na tej płeci, znaczy pewnie znacie swoje, ten kto częściej kupuje, natomiast czasami można się trochę przejechać, oszukać, ponieważ kiedyś Digital Marketer zrobił kampanię na Survival i tam oznaczyli mężczyzn, ale popełnili jednego razu błąd, zaznaczyli wszystkich i okazało się, że kobiety wygenerowały im 40% sprzedaży. Czyli 4 na 10 zakupów było zrobione przez kobiety, no i od tej pory już targetuję na początku na wszystkich. Ja na przykład kiedyś robiliśmy też jedną kampanię, też robiliśmy na wszystkich, ale potem się okazało, że kobiety konwertowały lepiej niż mężczyźni. No i teraz przechodzimy do drugiej magii Facebooka, czyli szczegółowe opcje targetowania, które wykorzystuje większość osób przeważnie. No i na przykład zaczynając, powiedzmy, że mamy portal psychologiczny i szukam osoby, które szukają jakichś produktów związanych z psychologią. To wam się pokaże coś takiego, potem można jeszcze dodać jakieś tam dodatkowe ich propozycje. Tutaj też można wykluczyć. Powiedzmy, że szukamy osób, które znają angielski, ale chcielibyśmy wykluczyć osoby, które znają bardzo dobrze angielski, ponieważ mamy produkt, który kierujemy do osób na poziomie podstawowym. Więc tutaj klikamy wyklucz. I na przykład wpisujemy FCE, ale nic nie ma. I tutaj ma, aha, tutaj też nie ma. I tutaj mamy na przykład certyfikat in advanced English. I w ten sposób wykluczamy osoby, które już mają jakiś certyfikat i które już znają właśnie angielski na jakimś tam wyższym poziomie niż początkujący. Tutaj trzeba byłoby jeszcze pokombinować, w jaki sposób można byłoby zdefiniować osoby, które umieją już angielski, natomiast może przez jakieś portale, Facebook i wiele usunął, może przez jakieś tam, powiedzmy, zainteresowania, jakiś tam wyższy certyfikat angielskiego, albo na przykład przez jakąś szkołę, która szkoli tylko osoby takie, które już ten angielski znają, no można byłoby przez uniwersytet angielskiego.
No, ale jest tutaj pole do popisu i można po prostu poszukać osób, które ten angielski świetnie znają i je po prostu wykluczyć z targetowania. Tutaj widać, nam grupa się trochę zmniejszyła do 1900, ale powiedzmy, że na przykład sprzedajemy pakiet, prawda? Angielski i powiedzmy, że niemiecki. To wtedy klikamy zdefiniuj dalej i tutaj nam się pojawi i muszą też pasować do osób, które na przykład interesują się też językiem niemieckim. No i tutaj widzimy, ta liczba osób nam się jeszcze bardziej zmniejszyła do 1200 osób. I tutaj też możemy poszukać osób, które mają jakiegoś DAF-a, mają jakiś certyfikat z niemieckiego i też je po prostu wykluczyć z naszego targetowania. Tutaj jest taka też ciekawa opcja, proponuję Wam ją przejrzeć. Tutaj możemy targetować po wykształceniu możemy na przykład dodać albo wykluczyć osoby, które mają jakiś tytuł doktora albo skończyły szkołę średnią. Jeśli na przykład jeżeli na przykład sprzedajemy studia doktoranckie, to możemy wykluczyć osoby, które są po szkole średniej, ale na przykład mają tytuł magistra, możemy wliczyć. Tutaj jak widzisz, możemy nawet targetować konkretne szkoły. Finansowe działają tylko na Amerykę. I tutaj są też takie ciekawe rzeczy, jak na przykład tutaj widzicie rocznica. To jest dobre na przykład, nie wiem, może być dla tych agencji turystycznych, dla biur podróży, dla jakichś sklepów z upominkami. Ale tutaj widzicie, mamy rocznicę w ciągu 31 do 60 dni. Ale jak wpiszemy tutaj rocznicę, to nam się także pojawi dodatkowa opcja w ciągu 61 do 90 dni. To jest tak zwane ukryte zainteresowanie. Poszukać rodziców, którzy mają tam dzieci w wieku 3, 5, 6, 8, 9, 12 lat. Wiadomo, że ci rodzice mają już jakieś takie inne potrzeby, że te dzieci się dużo różnią, że dzieci pomiędzy 0,12 do 3,5 lat to są inni rodzice. Tylko muszę Wam powiedzieć, że patrzcie, jaka jest grupa odbiorców, bo te grupy potrafią być naprawdę małe i możecie dotrzeć do nich w ciągu jednego dnia i Wam się może grupa wyczerpać. Więc też trzeba sprawdzać, czy te grupy się za bardzo nie nakładają. To Wam pokażę potem, jak to zrobić. Trzeba na to zwracać uwagę. No i teraz przejdę do tej jednej grupy, która... A, jeszcze jedna rzecz. Tutaj są zachowania. I polecam Wam jeszcze wypróbować tą grupę, ponieważ ona bardzo często bardzo dobrze targetuje. I teraz przejdźmy do tej jednej tajemniczej grupy targetowania. Ja bardzo często, a praktycznie zawsze, robię coś takiego. Tadam! Czyli zostawiam to całkowicie puste. Najwyżej zostawię tutaj osoby, które zareagowały na reklamę lub post. Jeszcze wykluczę osoby, które... Jeszcze najwyżej wykluczę osoby, które lubią lub obserwują moje strony, bo one już mnie znają, więc to trudno zaliczyć do zimnego ruchu. I tutaj to się może wydawać bardzo, bardzo nieintuicyjne, bardzo dziwne. No jak to będę targetował 38 milionów Polaków, no teraz pewnie zostało 36, no to takie trochę dziwne, no nie? No jak to Facebook może zrobić? Jak to można na przykład, czy się przy takim układzie to nie popłynie? Natomiast nie. Facebook ma tak dobre algorytmy, ma tak dobrze nas zna, że potrafi naprawdę bardzo dobrze szukać ludzi. I właśnie takie targetowanie, czyli bez żadnych zainteresowań, bez żadnego szczegółowego targetowania, bardzo często podczas kampanii przynosi mi 80 na 100 konwersji, może 50, może 80. Natomiast to też nie jest zawsze zasada, ponieważ podczas ostatniej kampanii miałem taki przypadek, że ta grupa po prostu, że w takiej grupie reklam nie wyświetlała mi się żadna reklama i się zastanawiałem, co z tym zrobić. Więc w desperacji skopiowałem tą reklamę
Znaczy skopiowałem cały zestaw reklam. Dodałem jeszcze szczegółowe targetowania, czyli tam potencjalnych klientów, czym się oni tam interesowali. I ta kampania zaczęła się wyświetlać. Więc jakby wam to nie działało, no to wtedy warto dodać te szczegółowe opcje targetowania. Te szczegółowe zainteresowania. Natomiast nie bójcie się, dawajcie bez żadnych zainteresowań. Facebook po jednym czy dwóch dniach sobie znajdzie osoby, które najlepiej będą konwertować. I wtedy dotrzecie także do osób, poza osobami, które się interesują tym. Tutaj mamy języki. Jeśli te języki kierujemy na... Jeżeli kierujemy reklamę na wszystkich Polaków w Europie, no to warto dodać polski. Tutaj macie połączenia, tutaj też można... Tutaj też się tym można pobawić. No i jeśli będziecie chcieli to grupę odbiorców wykorzystać w przyszłości, żeby to wszystko przyspieszyć, to możecie kliknąć tutaj, zapisz tę grupę odbiorców. I wtedy potem bardzo łatwo, szybko tutaj klikacie użyj zapisanej grupy odbiorców i wam się wszystkie dane wczytają. I teraz przechodzimy do umiejscowień. Tutaj Facebook zaleca to, żeby te wszystkie automatyczne umiejscowienia zostawić. Ja wam polecam tak zrobić. Bawiłem się tym, sprawdzałem, dodawałem, odejmowałem. 80-90% platform to jest właśnie ruchu, to jest Facebook i Instagram, to jest jakiś mniejszy margines. Ale to też można zostawić, to jakiejś dużej różnicy nie robiło. Natomiast jeśli chcecie naprawdę zrobić to taniej, zrobić to po mniejszym koszcie, to polecam wam tak, że po prostu, jeżeli dopiero zaczynacie i nie macie zbyt dużego budżetu na reklamę, to polecam wam oznaczyć komputery, bo jak pokazywałem w poprzednim filmie, konwersje na komputer, kliknięcie też na komputer są droższe niż na telefon komórkowy, jednak na tym telefonie jest trudniej zobaczyć, znaczy trudniej ominąć tę reklamę i łatwiej ją zobaczyć. No i wtedy koszty są o wiele niższe i wtedy można o wiele taniej zdobyć klienta. Natomiast sprawdźcie jeszcze, czy wasza reklama będzie dobrze wyglądała nie tylko na przykład na waszej przeglądarce na telefonie, ale także po kliknięciu w reklamę, ponieważ Facebook ma swoją taką przeglądarkę i też na tym można się na tym powinąć. Bo na przykład może być przycisk ucięty, albo na przykład przycisk może być na drugiej stronie, a jeśli przycisk jest na pierwszej stronie, to zazwyczaj konwersja jest na wyższym poziomie, jest wyższa niż jeżeli przycisk trzeba scrollować w dół. Trochę czuję się jak w inwestowaniu i w tradingu. Podczas inwestowania też się zawsze mówi zazwyczaj, bardzo prawdopodobne, a nigdy się mu się nie mówi, że na pewno. No i tutaj, jeśli na przykład macie jakieś bardzo duże, powiedzmy, filmy, gdzie można zużyć bardzo dużo transferu użytkownika, to można zaznaczyć tylko po połączeniu z siecią Wi-Fi. Jeśli chcecie tylko na użytkowniku systemu iOS, no to wtedy zaznaczycie tylko to. No jak nie, to tylko to. Zależy, jaki macie produkt, do kogo kierujecie swoje reklamy. Dziękuję za wysłuchanie drugiej części tego mini kursu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, czegoś się nie dowiedzieliście od innych. Na dole może być jeszcze aktywna ankieta, więc gdybyście mogli, to byłbym wdzięczny za wypełnienie jej. Byście wdzięczyli mi się za nagranie tego filmu i za porady. Także jak wam się podoba, to też możecie kliknąć łapkę do góry i także podziękować za ten czas, który spędziłem, żeby ten filmik nagrać. Przepraszam za jakość tego filmu, ale to jest mój w tej chwili drugi film, który nagrywam i trochę ciężko mi idzie z tymi technicznymi sprawami, tym bardziej, że porady z internetu nie pomagają. No i jak chcecie zobaczyć trzeci film, to możecie zasubskrybować kanał, kliknąć także dzwoneczek, to na pewno dostaniecie informacje na temat trzeciego nagrania. Życzę wam miłego dnia, no i powodzenia. A, no i oczywiście, jakbyście chcieli jeszcze
Chcielibyście mojej pomocy, to możecie się ze mną skontaktować poprzez na przykład YouTube'a albo jakiś inny, albo na przykład LinkedIn, czy jakieś inne przez jakąś inną platformę. No i to wszystko. Życzę Wam miłego dnia, no i powodzenia.